łącznie z inspektorem ochrony środowiska i z weterynarią. To jest z urzędu gminy, to nie. Wszędzie powysyłam pisma, gdzie się dało. Czekałam na to, tak jak była mowa, że czekamy do końca września. 3 września poskładałam wszystkie pisma, tam zresztą jest też wszystko, jest potwierdzone, że 3 było złożone pismo. Podpowiadali mi wszyscy, albo listownie, lub telefonicznie, tak jak na przykład inspekcja weterynaryjna, zadzwonili też z inspekcji weterynaryjnej, stwierdzili, że oni nie widzą żadnych uchybień, według nich powinno nie śmierdzieć. No. Że tam jest czysto, że jest kostko wybrukowane, że jest myte i tak dalej, a zresztą ludzie, którzy mieli zwierzęta, to wiedzą, jak oni przyjeżdżają po ten towar, to już nie musimy nawet tłumaczyć. To twierdzi inspekcja weterynaryjna. Sanepid twierdzi, że oni nie mają podstaw do badania wód gruntowych, ponieważ są to studnie głębinowe, wiercone, nie takie, jak to kiedyś były z kręgów. I wystarczy, że samemu będziemy je chlorować. No nie ma możliwości. To znaczy, że te wody gruntowe można zatruwać. No chyba według nich tak, no bo mówię, no ja powtarzam to, co się dowiedziałam. Według nich chyba raczej tak, chyba mogą zatruwać, ale według nich nie powinny być zatrute, bo warstwa gleby jest taka, że tworzy filtr naturalny i nie powinny być zanieczyszczona nasza woda. Jeśli chodzi o WIOŚ, WIOŚ prowadzi nadal, nie dostałam żadnych informacji, dlatego że jest nadal kontrola prowadzona do 26 października. Dopiero po tym terminie będą mogli cokolwiek powiedzieć. Jeśli chodzi też jeszcze o sanepid, zgłaszałam też właśnie te śmierdzące rów, bo wiemy, że często ich nas też śmierdzi z rowu. Dzisiaj był sanepid, pobrał próbki glebowe. Dzwonili, dogadywali się, pytali i w każdym razie było ustalone, że mieli przyjechać obrońca pobrać próbki glebowe z rowu do sprawdzenia, do przebadania, czy faktycznie coś tam było kiedyś wylewane, czy nie, czy teraz jest wylewane. Domyśla się pan, w jakim temacie do pana dzisiaj żeśmy trafili. Tak, domyślam się, sprawa dotyczy uciążliwości wynikających z funkcjonowania zakładu. W Worońcu jest to przedsiębiorstwo Topro, prowadzące zakład przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz eksploatujące oczyszczalnie ścieków. No i właśnie do oczyszczania ścieków. Niestety, ale wpływa na jakość życia mieszkańców. Z sygnałów, które do nas docierają, to prawda. Rozmawiałem z panią sołtys miejscowości Sycyna, która informowała mnie o tych uciążliwościach. Na chwilę obecną ta oczyszczalnia ścieków działa na podstawie udzielonego pozwolenia zintegrowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Było kilka spotkań, w sumie dwa w Sycynie, w świetlicy wiejskiej. Byli zapraszani również przedstawiciele starostwa powiatowego. No, różne sytuacje sprawiły, że żaden pracownik starostwa na tych spotkaniach się nie pojawił. Do was jednak pytania, petycje, uwagi trafiają. Panie dyrektorze, na jakim etapie jest obecnie ta sytuacja? Jak wy oceniacie, co możecie zrobić, jak pomóc mieszkańcom, bądź pomóc firmie, bo to wiadomo, na dwoje babka wróżyła, aczkolwiek chyba to mieszkańcy są w tym momencie osamotnieni w tej walce z dużym, potężnym inwestorem, zapleczem potężnym finansowym. Oczywiście ta sytuacja dla starostwa powiatowego, dla starosty bielskiego, pana Mariusza Filipiuka, nie jest sytuacją obojętną. Z tego względu też 21 listopada o godzinie 12 planujemy zorganizować w starostwie powiatowym spotkanie, gdzie zaprosimy przedstawicieli zakładu, przedstawicieli różnych instytucji, w tym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wód Polskich, przedstawicieli Urzędu Gminy Biała Podlaska, jak również, a przede wszystkim mieszkańców miejscowości Sycyna i miejscowości, na które ten zakład wpływa i oddziaływuje, zgadza się. Także tutaj rozmawialiśmy nawet dzisiaj z panią sołtys. W poniedziałek poda nam osoby, które będą reprezentowały tą lokalną społeczność. Czy w temat trochę się wgłębiacie? Czy jest to nadal tylko przerzucanie papierków? Czy jednak wgłębiacie się trochę bardziej z sercem i rozumem
Jak to wygląda w ten sposób? Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że urzędnicy mają też możliwość ocenić pewnego rodzaju działania, funkcjonowanie firm, branż, które są uciążliwe dla mieszkańców? Czy można o takie ludzkie słowo zapytać pana jako urzędnika i pana starostę, czy rzeczywiście jest po waszej stronie zielone światło, aby móc pomóc tym mieszkańcom? Zdecydowanie, dlatego właśnie to spotkanie organizujemy. Ja i starosta bialski traktujemy to jako pewną mediację pomiędzy lokalną społecznością, mieszkańcami, a zakładem, który prowadzi tą instalację. Ja chciałbym zaznaczyć oczywiście, że każdy organ działa na podstawie i w ramach obowiązującego prawa i musimy te przepisy, które obecnie obowiązują, respektować. Niemniej jednak wszelkie nieprawidłowości, które występują po stronie jakiegokolwiek zakładu, są analizowane i rozstrzygane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i akurat w przypadku tego przedsiębiorstwa z moich informacji wynika, że w połowie tego tygodnia zakończyła się druga kontrola i mam nadzieję, że w trakcie tego spotkania będziemy mogli sobie na ten temat porozmawiać i szukać rozwiązania tak, aby wszystkie strony były zadowolone z rozstrzygnięcia. Gdyby na przykład mieszkańcom była potrzebna pomoc prawna, prawnik, czy taki prawnik na taką pomoc tutaj w kosztach starostwa można będzie liczyć? Tak, oczywiście za pośrednictwem Wydziału Rolnictwa i Środowiska bardzo proszę o składanie zapytań, wniosków, które Państwu się nasuwają. Mam tutaj oczywiście na myśli mieszkańców miejscowości Sycyna. Na pewno nie zostaną one bez odpowiedzi. Powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, iż w sprawie dotyczącej zakładu produkcji wysokogatunkowych protein w Worońcu, jak również oczyszczalni ścieków należącej do firmy TOK PRO spółka z o.o., powiatowy lekarz weterynarii nie jest organem właściwym do rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej uciążliwości zapachowej, jak również weryfikowania kwestii zainstalowanych systemów mogących wpłynąć na odory. Instytucją właściwą w tym zakresie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura Białej Podlaskiej. Jeśli zaś chodzi o zabezpieczenie epizootyczne czy epidemiologiczne, to zakład TOK PRO posiada stosowne procedury i fizyczne zabezpieczenia, co potwierdzają przeprowadzone dotychczas kontrole, które nie wykazały uchybień w zakresie warunków przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Odpowiadając na wniosek sołtysa i mieszkańców wsi Sycyna z dnia 3 października informuję, iż dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków przemysłowych o zdolności oczyszczania 500 m sześciennych ścieków na dobę oraz budowie kontenerowej stacji paliw wyposażonej w zbiornik o łącznej pojemności 30 m sześciennych, w tym 25 m sześciennych na olej napędowy i 5 m sześciennych na paliwo lotnicze na działce nr 798/24 położonej w Worońcu, wójt gminy Biała Podlaska decyzją znak sprawy z dnia 4 lutego 2022 roku orzekł środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Decyzję tą wójt gminy Biała Podlaska wydał po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni Białej Podlaskiej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej. W dniu 21 października WIOŚ w Lublinie, Delegatura Białej Podlaskiej przedstawiła Pani na piśmie informację na temat ustaleń z pierwszej kontroli w firmie TOK PRO spółka z o.o. przeprowadzonej w dniach 18 kwietnia do 13 czerwca 2023 roku. Delegatura WIOŚ jest w trakcie wykonywania kolejnej kontroli inwestycyjnej, którą planuje zakończyć 18 października. O wynikach obecnie przeprowadzonej kontroli zostanie Pani powiadomiona niezwłocznie po jej zakończeniu. Niestety do czasu zakończenia postępowania kontrolnego Delegatura WIOŚ nie może udzielić dodatkowych informacji ponad te, o których Pani wiadomo. Dwójka. W odniesieniu do pytania, dlaczego takie zakłady mogą powstawać w pobliżu domów mieszkalnych, informuję, że WIOŚ nie uczestniczy na etapie procesu inwestycyjnego, a jedynie na etapie oddania do użytkowania
instalacji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakład produkcyjny wysokogatunkowych protein białkowych w Worońcu nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w wyżej wymienionym rozporządzeniu. W związku z tym niewymagane było poinformowanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania zakończenia rozruchu instalacji w trybie artykułu 76 punkt ustawy 4 Prawa Ochrony Środowiska. My jako mieszkańcy też sąsiednich miejscowości dziękujemy za przybycie. Powinniśmy wspólnie działać. Powinniśmy po prostu wszystkich zapytać o to, co zrobili dla nas. Bo to, że wójt podjął decyzję, to, że starosta podjął decyzję zintegrowane, no to kontrola już pokazała, że w zasadzie kilka z tych elementów, które dotyczyły, a to są decyzje wydane w trybie natychmiastowej wykonalności, nie były wykonywane. Czyli tu jest domniemanie tego, że nie było to zgodne z prawem. To należałoby zbadać. Kto to bada? Starosta, tak? Czy bada? No to zadać trzeba pytanie. Jeszcze firma zajmuje się wojewódzkim inspektoratem środowiska. Starosta jest władny w dziedzinie